witam wszystkich wiksiarzy! Zelma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie! Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny vlogasek, 20 sierpień. Mam nadzieję, że ostatni dzień siewu rzepaku. Jedziemy kwernim. Mamy zrobioną próbę kręconą. Słabe stanowisko, parnota. Jutro ma lać, ale siejemy. Ale siejemy. Termin musi być też podjęty. Ja odchwaszczam też przedschodowo, jakby. Podejmuję to ryzyko i takie decyzje po prostu są podjęte, a jak będzie, no to będę Was informował, no takie jest życie. Za chwilę deszcz przeleci, albo nie spadnie 30 litrów lub 20, tylko spadnie 7 i to będzie ideał na wschody. No, zawsze jest ryzyko w tym rolnictwie, więc ja też mam do końca tygodnia, muszę jeszcze oborniki, inne uprawy porobić, szczepienie indyków, także 20 hektarów zasiane przed 4 dniami, także mam nadzieję, że to już wychodzi i to sobie poradzi. A teraz gorsze stanowisko, doprawione talerzówką dzisiaj rano, słabe stanowisko, może błąd, bo jeszcze rozpyliłem tą glebę, natomiast chciałem wyciąć chwaściory jednoliścienne, samosiewy, przemieszać to lekko, bo mam ustawione teraz Kvernelanda na poziom. Chcę spróbować porównać sobie, uczę się tej maszyny, dlatego też się zdecydowałem na uprawę, bo nie mam talerzy tylnych, że tak powiem, nowych i przez to tylne talerze, jeżeli jest maszyna wypoziomowana i talerzówka zagłębiona na maksa, tylne talerze w zasadzie nie robią żadnej pracy. Jeżeli bym chciał, żeby robiłyby pracę, to bym musiał maszynę postawić nie w poziomie, tylko o tak w stronę ciągnika pod kątem, co spowoduje wypłycenie tylnych redlic, a wolę leciutko ruszyć tylko przednim rządem, rzędem talerze. Talerze już są dzisiaj rano zamówione na tylny rząd i będę kombinował, a jeżeli to nie będzie wychodziło, to będę musiał 5 lub 10 cm klocki wstawić, żeby obniżyć talerzówkę i wtedy ja sobie z tym poradzę. Ja sobie z tym poradzę powoli, dojdziemy tutaj. Problem jest też taki, był, że zagłębiałem mocno przedni rząd talerzy, żeby to uprawiło,
no bo tylne talerze praktycznie nie robią roboty. I te talerze przednie, jak żeby mocniej przegryzły, żeby wywaliły bardziej mokrej ziemi, no to jeżeli nie było jakby równoważności, równowartości obciążenia w tylnych, to też bardziej powodowały, że ten agregat skakał, bo przy 12-12,5 na godzinę zaczynają wpadać takie drgania. Zobaczymy, co będzie dzisiaj i co będzie nie na gliniastych ziemiach, tam na mocniejszych stanowiskach, bo górki akurat tam miałem wcześniej, te pola były z górkami gliniastymi, więc zobaczymy, co będzie dzisiaj i czy będzie wpadał w drgania. Jedziemy na pole. Od granicy. Użyj, użyj, zamknij. Dobra, jeżdżę 14 na godzinę, 14,5 i mamy tak. Tu mamy nasiono na wierzchu, wmyję je, wykiełkuję. Tu mamy na wierzchu, ok, to nie glina. I tu mamy na wierzchu, ok. Te mamy na centymetrze. Tu mamy dżownicę. Może podejrzewam, że ojciec by powiedział, że mam siać głębiej. Te mamy na wierzchu. Te mamy na centymetrze. Te mamy prawie że na wierzchu. Te mamy praktycznie na wierzchu. Te mamy na 2 centymetrach. Te mamy tutaj w mokrej glebie koło dżdżownicy. Te już powysychały kolejne, bo przed chwilą one tu były. Aha, ok. Te mamy praktycznie na wierzchu. Te mamy na 1,5 centymetra. Te mamy na 1,5 centymetra, jak nie na 2. Szukać dalej? Mi się... O, te mamy praktycznie na wierzchu, ale w brustce. Wpadnie deszcz, woda spłynie, troszeczkę przysypie. Drabinka jest do poprawki. Ja drabinkę bym tu wpuścił, o. Tak. I delikatnie by mi zasypało. Te, które chcę mega płytko siać, nie? Ale to też nie jest tak, że tu pełno tego leży. Tu leży nasiono. Natomiast tu dalej lecimy, to będą głębiej na pewno, nie? No mówię, pierwszy raz to sieję, o proszę, tu mamy na 2 centymetrach. Więc z kumplem jeszcze rozmawiałem, jak kupił Horsza Pronto, mówi, też był na takim ala szkoleniu. On mówi, jak są co niektóre nasiona na wierzchu, to jest też ok. Mówię, tym bardziej, że zapowiadają deszcze. Dam wam znać, jak to powschodziło. Moim zdaniem, proszę bardzo, centymetr. To są słabe ziemie. Patrz, końska mucha, już mnie gryzie. Jadę 14 na godzinę, zaraz pokażę. W końcu ten agregat zaczął chodzić tak, jak ja sobie to wyobrażałem, kupując tą maszynę. Czy tam, no czego się jakby spodziewałem po tym Kwernelandzie, no już jakby tylko z pługiem miałem do czynienia. Chociaż zdania na temat pługów Kwernelanda są podzielone. Niektórzy twierdzą, że to są słabe pługi. Ja uważam, że to są spoko. Ale to jest kwestia tego też, jakie kto ma ziemię. Bo ktoś, kto ma ciężkie ziemię, będzie mówił, że są słabe. O, i proszę. To jest na centymetrze. I nawet jeżeli to mi rozmyje, nawet powiem wam, że z tendencją... tam siałem tak. Około 20 hektarów mam wsiane klips głębiej. Na cięższych ziemiach, czyli tak trochę w drugą, chociaż nie, no może nie do końca. Co nie? Te mam wsiane, będę miał wsiane na klips wyżej, no bo te deszcze zapowiadają tego. Także teraz robimy ścieżkę i w końcu, tak jak mówię, ten agregat, jeszcze te talerze już są zamówione. O, pięknie będzie ta ścieżka wyglądała. Czemuś się rozłączył, szmatniku.
także mamy. Biegcie 3, 14, 3 na godzinę. Nic nie skacze. Wiadomo, no gdzieś tam po tych resztkach ten, ale no to jest 14,3. Z górek jadę 14,5. No i patrz, pochwaliłem, teraz troszeczkę zaczął, ale jest, zobaczcie jaki jest pył. Rok temu też taki był. Więc generalnie nie jakieś 10 na godzinę, to mówię, przyjdą te talerze. W tej chwili robię ścieżkę. Ścieżkę zaznaczam sobie znacznikiem głównym. Miałem robić do niego znaczniki przedschodowe. I chyba pierdzielę, bo w zbożu to jest mi niepotrzebne, a w rzepaku, czy ja się pomylę o 10 cm nawet na GPS-ie jadąc tak szybko, chociaż mam zakładkę ustawioną 6 cm, no bo nawigacja jakby no nie poprowadzi, no może ktoś powie inaczej, ale ona, źle zrobiłem teraz, teraz musimy dodać ścieżkę, bo zaznaczamy, nie poprowadzi mi no przy 14,5-15, no trafią się od czasu do czasu leciutkie omijaczki, za mały łuk troszeczkę zrobiłem. Nie ma co tego ukrywać, trafi się czasami taka kreska, powiedzmy 5 cm, może czasami dyszka. Źle się stało. Okej. Także zaznaczamy znacznik, zaznaczamy ścieżkę technologiczną, ja sobie zapisuję, bo to zawsze na zmianę. Za chwilę muzykę włączę, coś o to patrzę, tata dzwonił, a jeszcze to kółko muszę raz zobaczyć. No i bieg C3 i zaraz lecimy, 12,5, 13,5, 14 i jest. Tam akurat jak on skacze, widzicie, to jest po kamieniach. To nie jest tak, że on się tutaj rozbujał. Kamienie zaraz górką miniemy. I mamy 14,3 na godzinę. Te skakanie, które od czasu do czasu może będziecie widzieć, a może nie będziecie, to on skacze po prostu, bo tu jest tyle kamieni, nie? Także on leciutko podskakuje na tych kamykach. Ale tak, myślę, że bo chmury się zbierają, nawet jak go zleje, myślę, że będzie bardzo dobrze. I mało tego, nawet jak on jest tak płytko, to ta woda będzie w tą fałkę wlatywała od redlicy talerzowej. Więc ja jestem dobrej myśli. Drabinka do lekkiej poprawki, kółka dogniatające, te, które się będą rozkręcały, muszę w ogóle śruby sobie tutaj przygotować. No i lecimy 14 na godzinę. Także widzę, że ja mam za chwilę 3 hektary zasiane i mam 20 litrów, więc na razie to idzie. Zobaczcie, jaki kamień. Idzie na granicę 7 litrów spalanie. Wiadomo, że się bawię, latam z kamerą, ale to jest to, czego ja oczekiwałem. Jest ogólnie zajebiście moim zdaniem. Jest fałeczka, jest kółeczko dogniatające i będzie wszystko luksio. Talerze jeszcze przyjdą i 14,4 na godzinę w tej chwili. Czego chcieć więcej, kurna. Miód, malina. Czujniki działają. Kilometry na godzinę, 13,6 pokazują, impulsy zmienione. Obroty dmuchawe 1850. Tyle w temacie. Kończymy vloga. Widzimy się. Mam nadzieję na wschodach później. No tutaj się mylę, teraz 14 cm. Widzę, że mi uciekła, widzicie? Ściąga agregat po prostu, nie? Może troszeczkę go ustawię. No ale to jest prędkość 14 na godzinę. Maszyna waży 5,5 tony, jeżeli chodzi o sam agregat. Więc może i na 120. Muszę się pobawić troszeczkę tą agresywnością. Natomiast w rzepaku nie ma to... nie ma to najmniejszego znaczenia. Rzepak się rozkrzewi. Chcę to z całą mocą podkreślić. Rzepak się rozkrzewi. Jak można zrobić coś takiego? Jeżeli teraz zrobi mi leciutki omijak, na kolejnym śladzie zrobi zakładkę. I suma summarum, ścieżka i tak na takim polu jak tutaj wyjdzie co 21 metrów, a po prostu tutaj, w tym miejscu, gdzie jest teraz ten omijaczek, czy to pszenica się bardziej dokrzewi, ale pszenica może mniej, ale jeżeli chodzi o rzepak, no to rozbuduje bardziej, więcej zrobi bocznych i tego w ogóle nie widać w żniwa i nie ma to znaczenia żadnego. Także chyba możemy kończyć tego vloga. Ja na to, co teraz dzisiaj tu mamy, jestem zadowolony. Jeszcze będę robił kolejną próbę kręconą. Agregat bardzo precyzyjnie wysiewa.
Zobaczmy. Znaczy może teraz tak, no tu widzę, mam na GPS-ie ukończono 2,7 hektara. Moglibyśmy z ciekawości zobaczyć, ale no powiem tak. Wysiałem pole w klinie. Pole w klinie, które miało 5,1 hektara. Tak jak mówię, pole z klina na liczniku w Kwernelandzie wyszło 5,3 hektara. Także myślę, że jak najbardziej. No wiadomo, poprzeczniak troszeczkę większy zostaje, ale na takim polu jak tutaj 4. Cztery, pięć, sześć, siódemeczka, dobrze. I trzeba go opuszczać, żeby dognieść go do końca. Tam jeszcze, jak mówię, będę miał chwilę, to z drabinką, tam takie mówię już. Jeszcze trzeba przy nim tak troszeczkę, żeby był po mojemu całkowicie, ale jest ogólnie, jestem zadowolony. Także widzimy się w kolejnych vlogach, trzymajcie się, hej. Coś jeszcze miałem powiedzieć? Papatki. Papatki.